i powinni byli siedzieć albo Milczanowski, albo Leks, albo Morawiecki, panie pośle, albo, proszę o konkluzję. Albo pan redaktor Szymowski. Ktoś powinien wreszcie siedzieć, to nie jest sprawa. Panie to pośle. Nie jest sprawa, panie marszałku, jak był pan łaskaw to dziś podsumować prywatnego chamstwa i braku zdolności do przestrzegania norm współżycia społecznego. Proszę nie sprowadzać tego na tory prywatnego konfliktu dwóch zgryźliwych tetryków. Panie pośle. Mówmy o sprawach państwa. Panie pośle, przekroczył pan czas dwukrotnie. Naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję. Pytam, kto będzie siedział? Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł.